Yo, siemano, ja nazywam się Aworski, a dzisiaj jesteśmy w poradniku, jak pobrać Minecrafta Pocket Edition za darmo. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Okej, skoro pewnie jesteś na tym już filmie, to są dwie opcje. Albo jesteś moim stałym widzem, albo jesteś widzem, który potrzebuje Minecrafta Pocket Edition za darmo. Dokładnie tak. Bo gdy wejdziemy na sklep Play i wpiszemy w wyszukiwarce Minecraft Pocket Edition, to jak ujrzymy, jest Minecraft Pocket Edition, ale jest on płatny. Kosztuje ponad 30 zł, dokładnie 29,61. I dzisiaj wam chciałbym pokazać, jak pobrać Minecrafta Pocket Edition, oszczędzając przy tym 30 zł, nie kupując na sklepie Play. Dokładnie tak. Co trzeba zrobić? Trzeba wejść na przeglądarkę, byle jaką. Ważne, żeby można było w niej wpisywać w wyszukiwarce URL, tak, czyli stronę. Więc tutaj wpisujemy aptoide.com i na tej aplikacji właśnie Aptoide można pobierać wszystkie aplikacje i gry za darmo. Dokładnie tak. Pewnie jak tutaj już wejdziecie na tą stronę, to użycie tutaj na dole zainstaluj Aptoide, albo jak macie angielską wersję, to download Aptoide. Więc wchodzimy w to. I tutaj oni tutaj nam dziękują za to, że pobiera, za to, że pobraliśmy tą aplikację właśnie. I tutaj może nam wyskoczyć takie powiadomienie. Pliki tego mogą, no, szkody na tym urządzeniu mogą wyrządzić, tak. No i oczywiście klikamy OK, bo to nie wywołuje żadnych uszkodzeń czy coś w tym stylu. Tutaj mamy, jak pobrać to właśnie Aptoide, albo jak wyłączyć, jak to się nazywa, nieznane urządzenia, czy jakoś tak, nieznane aplikacje, żeby można było pobierać je ze strony albo z YouTube'a, czy coś w tym stylu. Gdy już mamy właśnie pobrane tego Aptoide, już niepotrzebna jest nam przeglądarka, po prostu wchodzimy w pasek u góry. Pewnie mamy tutaj Aptoide, albo jak nie będziemy mieli pasku, na pasku tego, to po prostu wchodzimy w pobrane. I w pobranych mamy oczywiście tutaj Aptoide. Ja mam wersję 8.3.1.2. Tutaj mamy prywatność i tutaj mamy wszystko, do czego, co potrzebuje Aptoide, żeby zainstalować to. Więc dobra, klikamy instaluj i instaluje się nam otóż ta aplikacja. I tak, przez tę aplikację możemy wszystkie aplikacje pobierać i gry. Możemy tu pobrać Minecrafta, Terrarię, The Escapist. Co tam jeszcze jest? Wszystkie gry ponad. Don't Starve, znaczy ponad. Nie wiem, czemu powiedziałem ponad, ale dobra. Instaluje się szybko Aptoide. Jak się zainstaluje, to oczywiście trzeba będzie wejść. Ok, po krótkiej chwili zainstalowało mi się i mamy dwie opcje: gotowe i otwórz. Tutaj oczywiście jest napisane, aplikacja została zainstalowana, więc klikamy otwórz. Aplikacja Aptoide nam się otwiera. I tutaj mamy, że jakiś taki wstęp, że to jest aplikacja Aptoide w ogóle. To można pominąć. I jak mamy w prawym górnym rogu pod godziną, mamy takie szkło powiększające jakby, czyli znaczek wyszukiwarki. Więc wchodzimy w to i wpisujemy tutaj Minecraft Pocket Edition albo po prostu Minecraft. Oczywiście też nam wyszuka, żeby nie było. Dobra, ja tutaj wezmę, usunę sobie OK. I mamy właśnie otóż tutaj Minecrafta. Jest to napisane pod tym, że 160 milionów pobrań jest na tej aplikacji i wczoraj była aktualizowana. Dokładnie.
Oczywiście tutaj mamy też inne wersje, możemy sobie pobrać też starsze wersje, ale mi zależy właśnie na tej najnowszej wersji, czyli 1.2.0.2. O tym mamy też inne wersje właśnie 15, 14, 13 i chyba właśnie na 13 się kończy. Nie wiem czemu. Kiedyś było do 1, do 0.1. Dobra, więc klikamy w instaluj i nam się zaczyna instalować Minecraft Pocket Edition, tak jak to jest na sklepie Play ze zwykłymi aplikacjami, tylko że nie musimy za to płacić, tak? Bo to jacyś chyba moderatorzy albo użytkownicy tej aplikacji dodają właśnie gry albo aplikacji. Ja w ogóle tyle użyłem słowa aplikacji w tym odcinku, w tym poradniku, że łohoho. Dobra, ale mi w ogóle zasechł język. Tak się rozgadałem, tak. Wejdziemy jeszcze. Nie, dziękuję. Nie chciałem tego. Dobra, gdy się pobiera, to nie możemy jednak sprawdzać, jakie są poprzednie wersje. Tutaj mamy to na sklepie Play, czyli te zdjęcia z gry, w sensie screeny. I chyba też tu właśnie jest właśnie ten trailer Minecrafta Pocket. Ja też mamy też tutaj opis na dole i polecane dla mnie. Oczywiście ja to pobrałem aplikację, to mi nie troszkę polecana akurat dla mnie. Więc gdy już nam się pobrało, trzeba znowu te wszystkie prywatności, w sensie no te dostępy do urządzenia, tak. Dostęp do tej aplikacji musimy pominąć tam i zainstalować. Jeśli chcecie tam, to przeczytajcie sobie, co potrzebne jest do grania w Minecrafta. Oczywiście, gdy się ma Androida powyżej 6.0, można to też wyłączyć, ale mogą być też niezgodności z grą, że będzie chyba się wam wyłączała, czy coś w tym stylu. Ok, po krótkiej chwili instalowania Minecrafta aplikacja została zainstalowana i znowu mamy dwie opcje. Tak jak to zawsze przy instalowaniu niestandardowym, nie przez sklep Play, tylko przez, dajmy to, przeglądarki albo coś w tym stylu. Więc wchodzimy w otwórz. I gdy wejdziemy w otwórz, oczywiście włączy nam się pełna wersja Minecrafta Pocket Edition. Tylko trzeba chwilę poczekać, tutaj już się nam włącza. Jest napis Minecraft, co dodali właśnie w tej nowej wersji 1.2 Better Together. I dobra. To jest jak właśnie Mojang, AB, czy coś tam w tym stylu, to co jest na początku w Minecrafcie PC Edition. Dobra. I gdy już się nam zainstaluje Minecrafta, to mamy chyba właśnie jakieś powiadomienia o tej wersji Minecrafta. I chyba będzie nam działać Minecraft Pocket Edition, bo to jest zwykły Minecraft. Tak więc wchodzimy w Play, Create New. Tutaj będziemy mieli random gry. Create New World, dobra. Create. Tak, żeby nie było. I wchodzimy sobie, tu mamy też opcję Survival Creative. To chyba każdy już wie, że tak jest w Minecrafcie Pocket Edition. Tu mamy też informację, że jeśli mamy Creative, to nie możemy otrzymywać achievementów. I dobra, możemy po prostu stworzyć. Jeśli ktoś ma słabszy telefon, to może Minecraft wam nie działać. To z tego powodu, iż to jest od jakiejś tam wersji chyba Androida, czy coś w tym stylu, albo karty graficznej. Lub procesora w właśnie telefonie lub RAMu. Ja się za bardzo tym nie interesowałem, więc nie wiem. No i gdy już zainstalujemy Minecrafta, to możemy się cieszyć pełną wersją gry. Właśnie tym wszystko, co jest w Minecrafcie pełnej wersji na co?
przez sklep Play, którą się pobiera, tak. I no, to było chyba tyle z tego poradnika. Ja się z wami żegnam, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Teraz zaczął mi lagować Minecraft 17 FPS-ów, tak. To było na tyle, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Jeśli wam się spodobał ten odcinek, w sensie poradnik, no to oczywiście zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania z dzwoneczkiem mojego kanału, tak. Ponieważ bardzo mało oglądających subskrybuje mój kanał. Więc no, to było na tyle. Znowu to mówię. Chyba trzeci raz. Na razie, cześć. Outro. Don't stop, it's the break of dawn, the singing.